Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnów.pl polecamy następujące wydarzenia. Legenda polskiego big beatu Czerwone Gitary wystąpi w Tarnowie. Zespół założony w 1965 roku zaprezentuje tarnowskiej publiczności takie hity jak Nie zadzieraj nosa czy Matura. Czerwone Gitary to rekordzista sprzedanych płyt na polskim rynku fonograficznym. Ten legendarny zespół wystąpi dla tarnowskiej publiczności 11 grudnia na hali Gumniska o godzinie 20. Kabaret Ani Mru Mru powraca do Tarnowa z programem zatytułowanym Skurcz. To legendarna grupa kabaretowa, która w całej Polsce ma rzesze swoich fanów. Historia grupy rozpoczyna się w 1999 roku. Serca widzów zdobyli takimi skeczami jak Czerwony Kapturek, Tofik czy Supermarket. W Tarnowie wystąpią w poniedziałek w Teatrze imienia Ludwika Solskiego o godzinie 18. Tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawę Casa Cosmos Homemade Paintings, która sumuje ostatnie lata twórczości Jarosława Flicińskiego. Prezentuje obrazy, prace na papierze, obiekty i fotografie. Obrazy powstały niemal na przeciwległym biegunie kontynentu w portugalskim Estewal, gdzie artysta mieszka i pracuje. Jak mówi, obrazy potrzebują czasu. Wystawa będzie czynna do 24 stycznia. W Tarnowskim Centrum Kultury odnowiona została wystawa fotografii Kocham Tarnów ciąg dalszy. Ekspozycja prezentuje zmieniające się na przestrzeni lat Tarnów. Wystawa została wzbogacona o nowe fotografie w stosunku do pierwotnej wersji sprzed 7 lat. Projekt powstał przy wsparciu Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie otwarta została wystawa Gdy Słońce Było Bogiem. To multimedialna ekspozycja interaktywno-edukacyjna, będąca jedynym profesjonalnym projektem tego typu w Polsce, zrealizowana w nowatorskiej konwencji, która łączy wystawę z widowiskiem. Przy pomocy tej wystawy chcemy mieszkańcom Tarnowa pokazać starożytny Egipt. No nie każdy może do Egiptu pojechać, a w tej chwili to w ogóle chyba jest tam dosyć niebezpiecznie, więc Egipt przyjechał do Tarnowa. Mamy tu na tej wystawie dziesiątki przedmiotów, które pochodzą z wyposażenia grobów królewskich, grobów egipskich, między innymi grobowca Tutanchamona. Za moimi plecami jest jego złoty rydwan, jego złoty tron. Ponad setka rozmaitych przedmiotów, to są oczywiście kopie, które tu się znajdują, ale wiernie odtwarzają te przedmioty, jedne z najbardziej znanych, jeśli chodzi o cywilizację starożytnego Egiptu. Wystawa będzie czynna do 31 stycznia. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.